Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Bazgrojek, gdzie kontynuujemy pracę nad moją batalistyką. Dzisiaj zajmiemy się kolejnym żołnierzem wchodzącym w skład naszej wesołej gromadki. Mianowicie przymasterujemy sobie Reloading Mana. Dokładnie tak. Także zapraszam na kolejną wspólną artystyczną mini przygodę. Okej, mamy tutaj gościa, którego sobie wstępnie jakoś tam zaplanowałem. Jak widzimy, wykorzystałem tutaj element, o którym mówiłem w ostatnim kursie, mianowicie o efekcie ruchu. Jak widzimy, on tutaj przeodywuje swoją giwerę. Jak zapewne zdążyliście już zauważyć, bardzo lubię ten motyw, ten element. Tym bardziej, że on jest adekwatny, jeśli chodzi o temat rysunku, to czego on dotyczy. Jest to tutaj w jakimś tam stopniu oczywiście uzasadnione. Tutaj znów zastanawiałem się, jak zaaranżować kwestię tego na ramiennika i stwierdziłem, że zrobię go w podobnej obudowie, co ta lufa właśnie naszego głównego karabinu. Także tym się dzisiaj zajmiemy. Dobra, sobie podoszczę trochę, bo jak przestawiałem, to mi się trochę ułamał. Także ważna kwestia. Dobra, tutaj sobie zaakcentujmy ten naramiennik troszeczkę już mocniej. I od ogółu do szczegółu. Lightowego szkicu do mocniejszego nacisku. Wybaczcie, że tydzień temu nie było zajęć, bo tak jak mówiłem na ostatnim poniedziałkowym kursie, nie miałem weny i gdy nie mam właśnie tej weny, staram się nie rysować. Zwyczaj po prostu odbywa się to kosztem rysunku i tyle. Ten naramiennik. Tak by móc sobie zostawić ten numerek biały. Wszystko oczywiście w ramach bawienia się szeroko rozumianym kontrastem. Także fajnie, kurczę, bo w jakimś tam stopniu tworzymy tą pracę razem. Też macie pełne prawo czuć się współtwórcami tej pracy. Ze względu na to, że no w jakimś stopniu oczywiście tam inspirujecie, chce się tworzyć. No i towarzyszycie mi podczas rysowania. I to jest niewątpliwie element, który jest dowodem na to, że no mówiąc potocznie, siedzimy w tym razem. Oczywiście zaokrąglenia, światłocień, te sprawy. Mocniejsza kreska. W tym momencie możemy użyć większego ołówka 4B. Zapytaliście, jakich ołówków używam. To jest Koch. Nie wiem, czy widzicie. Koch Ainur Hartmut 1860. Tak, tak. Jest tu napisane. Dobra, tu możemy sobie pogłębić dolną część tych wyrw. Dodatkowo zamontować motyw głębi.
cień. Już jakoś to wygląda. Dobre. Bawimy się wstępnie. Tym pancerzem. Także oczywiście bawcie się tymi ołówkami. Zmieniajcie je często. W tym momencie po prostu różnicując ołówki cechujące się różną grubością, różną twardością, uatrakcyjniacie rysunek. Szczególnie gdy jeden jest mocniej zatemperowany, odpowiada za szczegóły, a drugi za światłocień. I tym drugim ołówkiem. Mocniej sobie tutaj to wszystko zaakcentujemy. Bardziej przekonujące. Bardziej wystawały nam z tego na ramiennika. Dobra. Zmniejsza ta rękawica. Podobnie w tym momencie. Czy wam to wychodzi, czy nie? Najważniejsze, doszedłem przynajmniej do takiego wniosku, najważniejsza jest ta frajda ze względu na to, iż jest to tworem naszej wyobraźni. Przelewamy na papier to, co sobie wymyśliliśmy. Oczywiście, no tutaj trudno uniknąć jawnych inspiracji, akurat w moim przypadku inspiracji grami. Ale poniekąd obrazujemy jakieś takie nasze wyobrażenie, troszeczkę zahaczające no formę snu, prawda? Troszeczkę.
oczywiście tego typu własne rysunki. Możemy się bawić tutaj motywem oczywiście linijki, żeby ułatwić sobie aranżację niektórych elementów. Ale o kwestii używania linijki, czy wypada, czy nie wypada, czy jest to oszustwo, czy manewr, posunięcie w sposób legalny, zrozumiały, no to wszystko będzie na poniedziałkowym kursie, nie tym, ale którymś tam następnym z kolei. Możemy zaakcentować wszystkie te elementy tutaj. Jakiś tam pierścień do paska, takie tam bajery, no i nakładamy pigment, na razie płaski, ja się tutaj wspomogę akurat. Jest tutaj lżejszy. Taki trochę nam kurczę Ghost wyszedł z serii Call of Duty. Dobra, drugi wesoł owak, chodź tu. I inwestujemy w efekt bryły. Już nam to jakoś wygląda. Ok, tu jest ta część pancerza. Kominiarkę robimy. Również bryłujemy cieniem, tak sobie to nazywajmy już teraz, tą bandankę. Możemy sobie pokolorować takie, nie wiem, ostrze. Cień bryły, oczywiście cień rzucany przez giwerę. Weźmy się za kolbę. Kolbę tutaj możemy sobie wyciszyć. Nie masterując ją za mocno. W ten sposób. Tą obudowę. Język z pustą. Sobie to tak podtrzymuję. Przyostrzymy
wina nosimy delikatny, taki metaliczny nalot. Mhm. I już jest. Okej. Mhm. Dobra. Teraz weźmy się za drugi pancerz. Na ramiennik. Coś tam deseń nasze. Standardowe lampy. Jakieś tam przewody. No i siatka ochronna. Plus dodatkowy szczegół. No i pobawimy się tym dolnym pancerzem. Na razie mocno akcentując te wyżłobienia, kształt, piersi żeber, kaloryfera, tutaj jakąś tam sobie czaszkę wmontowałem. Dla bajeru! To się będziemy, prawda? Robimy bok. Stary dobry grenade. I nanosimy. Odpowiednią fakturę. Wszystko jest mało czytelne, bo jest to przysłonięte cieniem. Także najpierw robimy brzydki cień, ale nanosząc fakturę na ten cień, wszystko to staje się takie w pewnym sensie bardziej klimatyczne. A nie zaburzające właśnie planowości. Coś w tym stylu. Dobra, kochani, to by było na tyle. Narysowaliśmy sobie tutaj gościa. O. Jeszcze sobie prześledźmy całą ekipę. O. To był dzisiejszy bohater. To są starsi bohaterowie. Także powolutku, powolutku. Po jednym łebku będziemy dążyć do skończenia tej potężnej pracy bitwy pod Grunwaldem tego wieku. Kochani, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się, słyszymy, widzimy się dzisiaj jeszcze w Inforojkach, których content powinien Was, myślę, ucieszyć. Trzymajcie się. Hejs!